Jest sobota, 5:30 rano. Zapowiada się naprawdę piękny dzień. Dobry wow. No właśnie, to miał być piękny dzień. No cóż, najważniejsze, że dzień meczowy. Więc jedziemy. No i już w Katowicach. Willkommen tu Oberschlize. To jest przewodnik naszej wycieczki, czyli prawdziwy baran w naszym stadzie. No i dotarliśmy do Rybnika. Idziemy na mecz. To będzie mecz Ligi Okręgowej. Szósta liga. Ja pierdolę. Szósta liga. Gospodarze to będzie Rymer Rybnik. Kontra Urania Ruda Śląska. Tu jest stadion. Jeszcze godzina do meczu. Godzina, co robić? Tu jest jakiś rybnicki full. Jak tu się wchodzi? Po 10 rano knajpa zamknięta. Nie no, kurwa, dramat. Jakie są atrakcje turystyczne Rybnika? Rybnik znany jako miasto z ikrą. Bo mają pierdolny zalew do elektrowni. Swego czasu wędkarze myśleli, że złapali suma. A tu się okazało półmetrowego, kurwa, małego aligatora. Co, aligatora? No, forfitera takiego. Czyli Rybnik słynie z tego, że ktoś tu kiedyś wypuścił aligatora do stawu. I piranie. Piranie też? To jest jakiś baner. Co? Na sportowo, bez alkoholu, narkotyków i dopalaczy świat jest chyba lepszy. My to wiemy. Ile było? 2-4. Urania wygrała, tak? A co tam się działo w tym meczu? Co chuj się działo? Nie no, dobry gry w tej szpili był. Pięknie! Orzesz, kurwa! Ja pierdolę! Zajebista bramka rodem Euro. Która taka zajebista była? Lorimero, ta druga. Orzesz, kurwa! Czego tam się jeszcze, ambasador, po śląsku nauczyłeś? Po śląsku? No. Karba... Karminadel. Karminadel, kurwa. A ta szentuchy? No to jest ta szentuchy. Steczka. Higieniczna. Bana to tramwaj. A pierdolę, a telewizor jaki jest u was? Telewizor. Telewizor. Jesteśmy już w Raciborzu. A dzisiaj w Raciborzu wielkie derby tego miasta. A klasie! Studzienna 1905. LKS studzienna. LKS. A goście to? Nie wiem, jakieś... Nie mam pojęcia. Tak. Brzezie. To też jest dzielnica. Naprzód Brzezie. Raciborza. Naprzód? Wielkie derby. Spóźniliśmy się minutę i przegapiliśmy bramkę. No, ale wiem, że... Fajnie, jakby to była jedyna w tym meczu. Sali, Boże, dobrze. Brama. O kurwa! Ale ich wyczekali, nie? Ładnie? Zajebiście, kurwa, ładnie. Ale niezłą ekipę musieli tutaj mieć, żeby te kurwa drzewa tak wystrzyc. Na afro. Albo za drugi. O kurwa! Jest, garby! Elwer! Dzień dobry, będzie Elwer. Teraz bramka musi być! Kurwa mać, nie ma prawdy, kurwa mać. Tak ładnie wyglądacie, powinniście być parą. Chyba cię pojebał chuj. Kurwa, a chcesz mieć złamany patyk, żeby aparat nie miał ojca? Tak kupiliśmy. Ja pierdolę! Skomentuje pan tą bramkę? Dobra była na pewno. Żarło mi coś ucho. A ty co mówiłeś, że ambasador po węgiersku dzisiaj, Nevija? Grzecznie powiedział. Dla mnie to węgierski. Ale to kombinowali, kurwa. Klasa. A klasa. Koniec, ja. To ile się w końcu zakończyło? Ile było? 3-1. Czyli w wielkich derbach Raciborza wygrali goście 3-1. Przed wami cię. Brzezie. Wielkie derby Raciborza. Dobra, przed nami kolejny szlagier. Eksperci, co my tu będziemy oglądać? Szósta Liga Mistrzów, jak na Urani. Szósta Liga, czyli okręgówka. Rafako kontra... LKS Nędza. LKS Nędza, o! LKS Nędza, ole, ole, ola! LKS Nędza. Pan nam powie, z czego słynie Rafako? Jako jedyny zespół w okolicy ma 5 kibiców i nie więcej. Ta obrona to cały czas wygląda, jakby mieli tą piłkę stracić.
Trochę tak jest. Dobra. Bardzo dobre zawody. A ile było w ogóle? 2-1. 2-1 było dla Rafako. I wszystkie trzy bramki były z rzutów karnych. Orzesz, kurwa. Co on tam chce pokazać? Zip Squad Forever miał na koszulce ten zawodnik. Tak? Zip Squad Forever. Panie, byś wyjaśnił, o co chodzi z tym. Nie wiecie, co to jest zipping? Panowie? Zip Squad to znamy ten zespół hip-hopowy. No i myśmy się przyjęli jako Zip Squad cały Rafako. I teraz wchodzimy do szatni Elo Zipy. Jak gruba Sara, obstawianie, o to chodzi też w tych meczach. Nie wiem, czy znacie taki fanpage, by jeden mecz mi nie wszedł. I tam rzucają kupony i ludzie, którzy to, tak, i ludzie, którzy to tam propagują, to są zipa. To się tak na Rafako przyjął, zip skład forever. No i wszystko jasne. W ogóle to pan ambasador już opuścił towarzystwo. Bardzo dobrze, nie? Bo mi wkurwiał troszkę. Panie baranie, co tu jest? Nie byłem już tu was jakieś 3 lata. Dlaczego nie chcieliście w strefie kibica? Taka ładna. Tam ta. No nie wiem dlaczego nie. A to dlaczego tam nie siedzimy? Miejsc nie było. Nie wiem. No i opuszczamy zaraz Racibórz. O kurwa. Proszę, 7:30 i już śniadanie, kurwa. Ole, ona ma. Kamionka dzisiaj gra. Kamionka dzisiaj gra. I mecz wygrywa. O kurwa. Takiej pieśni to jeszcze nie słyszałem. No dobra, jest już niedziela. Jesteśmy w Mikołowie, się okazało. Mokrym. I teraz pędzimy już na 11 na mecz. Wielkie pożegnanie zespołu Kamionka Mikołów z 7 ligą. Świętowanie awansu do 8. A z kim grają? 1 FC Katowice. Czego słynie Kamionka? Z burdelu, z Kasolowy. To jest burdel? To jest nightclub. Na Kamionce nikt nie wie, gdzie jest stadion Kamionki, ale wszyscy wiedzą, Kaj jest burdel. W Śląsku Świętochowice gra. Gwatemalczyk? Nie. Gra w Legii? Nie. Gra w Luchu? Nie. Gra w Kamionce. Co, Gwatemalczyk to gra? Który to jest? Idą. Rekord frekwencji. Gdzieś jest rekord frekwencji? Kurwa, fest, nie? Idą nas jest 5, 6, 7, 11. Było to już kiedyś tyle osób? Nie. A? Tylko zwycięstwo! Kamionka, tylko zwycięstwo! Dlaczego zawodnicy się śmieją? Nie wiem. Radości. Chyba nie wierzą w zwycięstwo. Co? Poprzeczka po śląsku. Jak jest poprzeczka po śląsku? Mhm. Lata. Lata? Lata. A jak jest środek? Mita, to już chyba... O kurwa! Ja pierdolę! Nic się nie stało! Kamionka, nic się nie stało! To mamy gościa z zagranicy. Zagranicy jest. W Czechach też taka chujnia? Dobrze było, nie? W Czechach jest lepsze. Większa chujnia. W Czechach większa chujnia? Tak. Ożesz, kurwa, masz! No, potrafi ładną bramkę puścić ta Kamionka, nie? Kurwa. Po tych dwóch bramkach Gwatemalczyka już przesunęli do pomocy. No, zaczynał na obronie, no. Kamionka, grać! Aj. Do przerwy 0-2. O, kurwa! Nic się nie stało! Kamionka, nic się nie stało! To był styl gwatemalski słynny, tak? Nasz bohater do Gwatemali wróci z żółtą kartką. Jaki spalony! Laguna! Ale krzywdzą Kamionkę dzisiaj. Nie? Krzywdzą mnie! Krzywdzą, cały sezon krzywdzą! Ale na koszu wiem, że tam przynajmniej jest... O jest kurwa! Kamionka! 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 Trzeba już podsumować. Ile było? Kamionka! Kamionka! Kamionka, Kamionka, Kamionka! 1-6, a nie 1-5? 1-6, dobry wynik. Jak spadaj za klasy, to w takim stylu. Dobra, jedziemy dalej. Teraz jedziemy zwiedzać Chudów. No i jesteśmy w Chudowie. W
budowie jest zamek. Wczoraj zwiedzaliśmy zabytki techniki jakieś, tak? Tak, trochę ten zamek, no ale... A dzisiaj jest zamek. Kulturalnie średniowiecznie. No dobra, że wystarczy tego zamku. Już zwiedziliśmy. To jest wasze zdrówko. Typowy napój energetyczny. Typowo śląski. A co to było? Kawa. A co tak sączy? Tak się zdobywa uznanie na Śląsku. Tak jest. No dobra, idziemy jeszcze odwiedzić Teklę. Gdzie jest ta Tekla? Chyba jest. Tekla to jest jakaś wielka topola. W środku tej topoli jakiś stół jest podobno. No. Fajnie flaszka jest. Super, no coś tego. Kurde, nie no. Tekla jest topolą kanadyjską, no. Z Kanady ją przywieźli. No i idziemy wreszcie na kolejny mecz. Wielki mecz o utrzymanie w siódmej lidze. Gospodarze to Gwiazda Chudów. Gwiazda Chudowska, najlepsza w Polsce jest. A goście z Połem Zabrze. Gospodarze muszą wygrać, nie? Oczywiście, nie. Żeby się utrzymać. Cały Chudów żąda cudów. A remis to nic im nie daje i utrzymują się goście. Wygramy, wygramy, wygramy. Jazda, jazda, jazda. Nasza gwiazda. Takie zainteresowanie. W sumie za 20 osób jest. Więcej. Z piłkarzami na pewno. Dobrze. Nie, ale zagranie teraz mieli. Dobre zagranie. O kurwa! Piąta minuta, 1-0 dla Gwiazdy. Gramy dalej. Aj! Ale mu to siadło. Minimalnie. No nie, to było 2 metry. No to minimalnie. A ja? No. Jakiś niespodziewany gość się pojawił na meczu. O kurwa, jest! Nie! Pan podsumuje pierwszą połowę. Ile jest? Prawdopodobnie 6-1. Jak się podoba gra drużyny z Połem? Walka na całego, nie? Walka na całego. Tam jest kiedyś pół litra wódki na czczo, na szybko. Pół litra wódki na czczo? A skąd takie pytanie? A to się okaże, czy lej w mortę. Czy to ktoś ma zdrowe serce? To wypijesz i przeżyjesz, to raczej, że masz serducho wszystko ci. Fajny test. Złosia. No dobra, to ja jutro przetestuję. Fajny test. Jutro przed robotą. A no to cześć, pożegnajmy się może, co? Jak nie przeżyjesz, to znaczy, że tam był jakiś zgrzyt. A pół litra piwo? Pół litra piwa na czczo? Panie ambasadorze. A punkta piwa na czczo to jest jak no, śniadanie. Ja wiem, no. Jest 7-1. Robi się nerwowo, no, bo 7-1 to... A nie, no to... Koniec, no i chuj, kurwa. Gwiazda Chudu! A teraz idziemy, bo to dzisiaj jest Euro. Za chwilę jest wielka feta. Feta z okazji utrzymania połączona z oglądaniem meczu Polska-Irlandia Północna. Proszę pana, padła bramka przed chwilą dla Polski. Widziałem. Tak, widziałeś. Widziałem. Gdzie ją widziałeś? Powtórkę. Wchodził. No i kończy się ten nasz smutny zlot. Bo ja nie mówiłem właśnie, że to był w ogóle zlot. To był zlot, siódmy zlot polskich grandhopperów. Czyli takich, co to... To takich ludzi to sobie ułożyli życie. Generalnie. Ułożył pan sobie życie? Zawsze. Pięknie i wyraźnie. Ja jestem w trakcie. Dobra, to był siódmy zlot ludzi sukcesu. Mam nadzieję, że ósmego nie będzie.